Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego przeniesiono w nowym kalendarzu święto Chrystusa Króla na ostatnią niedzielę roku liturgicznego i przy okazji porozmawiamy o wolności religijnej z punktu widzenia Soboru Watykańskiego II, posoborowej teologii i tradycyjnej teologii. Zapraszam. W komentarzach pod kazaniem, które wygłosiłem na mszy wotywnej ku czci Chrystusa Króla, pojawiały się pytania, a czasem nawet wręcz zarzuty, przecież to za wcześnie, przecież uroczystość Chrystusa Króla wcale nie jest teraz, tylko jest właśnie w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Skąd to zamieszanie? Ano stąd, że w nowym kalendarzu liturgicznym faktycznie przeniesiono uroczystość Chrystusa Króla na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Czy ma to jakieś znaczenie? Ma to jakieś znaczenie. Otóż jak kończy się rok liturgiczny, kończy się myślą eschatologiczną. Wspominamy Kościół triumfujący, później cierpiący i teraz wszystkie niedziele wspominają o rzeczach ostatecznych, to znaczy koniec roku liturgicznego ma niejako zakończyć się tym spojrzeniem na rzeczy ostateczne, na koniec świata. No i teraz umieszczenie w tym kontekście święta Chrystusa Króla może być z pozoru niewinne, no bo przecież Pan Jezus właśnie przyjdzie jako ten król i sędzia na końcu czasów, ale uwaga, jest tutaj jeszcze jedna rzecz, której pominąć nie wolno. Otóż jednocześnie z reformą liturgiczną dokonały się również zmiany teologiczne i gdy wcześniej w tradycyjnej teologii Pan nasz Jezus Chrystus postrzegany był właśnie jako król i sędzia, jako ten, który ma prawo panować nad tym światem, ma podwójne prawo ze względu na to, że jest stwórcą i że jest odkupicielem, tak w nowej teologii ten aspekt gdzieś tam już odchodzi w cień i Pan nasz Jezus Chrystus zostaje królem niejako tylko już właśnie na końcu czasów. Dlatego przeniesienie tego święta z ostatniej niedzieli października, tak jak to zostało ustanowione przez papieża Piusa XI w encyklice Quas Primas. Ten poprzedni termin, czyli ostatnia niedziela października, był terminem, który ewidentnie nawiązywał do uroczystości wszystkich świętych. Pan nasz Jezus Chrystus, Król, który przybywa w orszaku swoich świętych. Ta data wcale nie sugerowała, że panowanie Pana Jezusa będzie tylko gdzieś tam w zaświatach. O wręcz przeciwnie. Kościołowi ewidentnie chodziło o to, żeby głosić panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa tu i teraz. Panowanie przez Jego prawo. Kościół w swojej tradycyjnej teologii, w swoim tradycyjnym nauczaniu głosił bardzo wyraźnie, że każdy człowiek ma ścisły obowiązek szukać poznania prawdy i według tej prawdy ułożyć swoje życie. Tą najważniejszą prawdę, jeśli chodzi o Boga i człowieka, objawia nam Pan nasz Jezus Chrystus, a więc poddanie się pod Jego prawo jest ścisłym obowiązkiem człowieka. Gdy katolik modli się, przyjdź królestwo Twoje, to modli się właśnie o to. Modli się o to, żeby cały świat, żeby wszyscy ludzie poddali się pod to panowanie Pana Jezusa, pod to słodkie panowanie Pana Jezusa, bowiem człowiek inaczej szczęśliwy być nie może, inaczej naprawdę szczęśliwy być nie może, jak wtedy, gdy osiąga swój cel ostateczny, zbawienie wieczne, a tutaj na ziemi już zjednoczenie z Panem Jezusem, zjednoczenie poprzez łaskę uświęcającą, to zjednoczenie, które rozkwitnie wizją uszczęśliwiającą w wieczności. Tak zostaliśmy stworzeni do pewnego celu, według pewnego klucza i ten klucz to jest właśnie prawo chrystusowe. Ono opisuje, jak człowiek powinien żyć, żeby był spełniony, żeby swój cel osiągnął. Nie jest to jakieś zewnętrzne, narzucone prawo. Jest to to prawo, które zostało nam dane przez naszego Stwórcę, który najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Przyjdź, Królestwo Twoje, tu i teraz, a nie tylko gdzieś tam na końcu czasów. A więc ta zmiana tego terminu, tej uroczystości Chrystusa Króla
jest zmianą, którą można by przeoczyć, na którą można by nie zwrócić uwagi, gdyby nie to, że jednocześnie dokonała się zmiana w teologii. I teraz kilka słów na temat tej zmiany teologicznej. Zacytuję tutaj Dignitatis Humanae, czyli deklarację o wolności religijnej Soboru Watykańskiego II. To jest rozdział pierwszy, ogólna zasada wolności religijnej, punkt drugi. Obecny Sobór Watykański oświadcza, iż osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu, ani nie przeszkadzano mu w działaniu według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle w godziwym zakresie. Poza tym oświadcza, że prawo do wolności religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w samej godności osoby ludzkiej, którą to godność poznajemy przez objawione Słowo Boże i samym rozumem. To prawo osoby ludzkiej do wolności religijnej powinno być w taki sposób uznane w prawnym ustroju społeczeństwa, aby stanowiło prawo cywilne. Dalej Sobór pisze: z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, czyli istotami wyposażonymi w rozum i wolną wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność, naglęci są własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy. Tego zaś zobowiązania nie zdołają ludzie wypełnić w sposób zgodny z własną swą naturą, jeśli nie mogą korzystać zarówno z wolności psychologicznej, jak i wolności od zewnętrznego przymusu. A więc prawo do wolności religijnej ma fundament nie w subiektywnym nastawieniu osoby, ale w samej jej naturze. Dlatego prawo do owej wolności przysługuje trwale również tym, którzy nie wypełniają obowiązku szukania prawdy i trwania przy niej. Korzystanie zaś z tego prawa nie może napotykać przeszkód, jeśli tylko zachowany jest sprawiedliwy ład publiczny. Tyle jeśli chodzi o Sobór Watykański II. Teraz posłuchajmy, co Pius IX pisze w Sylabusie Błędów. Przypominam, Sylabus Błędów jest to dokument wydany przez papieża Piusa IX, zawierający potępione tezy, współczesne tezy, które papież uważa, współczesne oczywiście jemu, choć i dzisiaj są one jeszcze dosyć współczesne, które papież uważa za niebezpieczne, za niezgodne z katolicką nauką. W paragrafie trzecim papież potępia zdanie: każdy człowiek ma prawo przyjąć i wyznawać taką religię, jaką wiedziony światłem rozumu uznał za prawdziwą. To zdanie jest potępione przez papieża Piusa IX. Każdy człowiek ma prawo przyjąć i wyznawać taką religię, jaką wiedziony światłem rozumu uznał za prawdziwą. Pamiętamy, co deklaruje Sobór Watykański II. Obecny Sobór Watykański oświadcza, iż osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Poza tym oświadcza, że prawo do wolności religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w samej godności osoby ludzkiej, którą to godność poznajemy przez objawione Słowo Boże i samym rozumem. Myślę, że już na poziomie intuicyjnym dostrzegamy, że te dwa fragmenty, te dwa dokumenty kościelne jakoś ze sobą nie współgrają. Ja tutaj postaram się pokazać, gdzie konkretnie z punktu widzenia logicznego, z punktu widzenia treści, one ze sobą nie współgrają. Spróbujmy streścić teraz to, co przeczytałem z Soboru Watykańskiego II, z Dignitatis Humanae. Każdy człowiek ma prawo wynikające z samego faktu bycia osobą ludzką, wynikające z samej godności człowieka. Prawo do wolności religijnej. To prawo, jak sam Sobór wyjaśnia, ma oznaczać, że nikt nie może tego człowieka zmuszać, powstrzymywać do jakichś działań albo do zaprzestania działań religijnych tak długo, jak zostanie zachowany sprawiedliwy porządek społeczny. A więc mamy niezbywalne prawo wynikające z samej godności człowieka do praktykowania tej religii, którą człowiek uznał swoim rozumem za prawdziwą. Z drugiej strony mamy Sylabus Błędów papieża Piusa IX, który potępia zdanie:
Każdy człowiek ma prawo przyjąć i wyznawać taką religię, jaką uwiedziony światłem rozumu uznał za prawdziwą. Różnica pomiędzy tymi dokumentami nie jest przede wszystkim w jakichś praktycznych zastosowaniach. To nie jest tak, że według tradycyjnej nauki kogoś trzeba zmuszać do wyznania wiary, a według współczesnej nauki Kościoła nikogo zmuszać nie trzeba. Zupełnie nie o tym tutaj jeszcze mówimy. Mówimy teraz o poziomie pewnych zasad. Na poziomie zasad dochodzi tutaj do kluczowej zmiany. Otóż, o ile Kościół wcześniej nauczał, że człowiek ma przede wszystkim obowiązek podążać za prawdą, Pan nasz Jezus Chrystus ma prawo i obowiązek niejako potępić tego człowieka, który nie wykorzystał swojej umiejętności do rozpoznania prawdy. Pan nasz Jezus Chrystus powie na sądzie ostatecznym: idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny, do tych, którzy świadomie i dobrowolnie za prawdą nie poszli, prawdy nie szukali, nie byli gotowi za tą prawdą podążyć. Oczywiście może się zdarzyć człowiek, który szczerze szuka prawdy, z jakiegoś powodu jej w całości nie odnajdzie, o czym już mówiłem wielokrotnie, odsyłam do materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie. Mówimy tutaj o przypadku człowieka, który nie chce poznać tej najważniejszej prawdy o tym, skąd przyszliśmy my jako ludzie i dokąd zmierzamy, jakie jest nasze źródło i jaki jest nasz cel. Taki człowiek zostanie potępiony, jest to ewidentnie przekazane w Piśmie Świętym, w Bożym Objawieniu. Nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak imię Pana Jezusa. On jest tą jedyną bramą, przez którą się wchodzi do tej owczarni. Nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. A więc musimy szukać tej prawdy, musimy znaleźć tą prawdę. Mamy taki ścisły obowiązek. Sobór Watykański II wprawdzie tego obowiązku nie neguje. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że przecież jest on bezpośrednio wspomniany zaraz po tym, jak jest mowa o tej wolności religijnej. Jest mowa o tym, że każdy człowiek ma taki obowiązek. Ale wcześniej, zanim wspomniany jest ten obowiązek, jest ustanowione nowe prawo. Prawo, którego w tradycyjnej nauce Kościoła nigdy nie było. Wewnętrzne, wynikające z samej godności człowieka, prawo do tego, żeby pójść za tym, co zostało rozpoznane jako prawdziwe. Nawet wtedy, jeśli zostało to rozpoznane błędnie. Czy rozumiemy, na czym to prawo polega? To prawo oznacza, że człowiek ma wewnętrzne, wynikające z jego godności prawo do tego, żeby trwać w błędzie. Oznacza to, że człowiek ma wewnętrzne, wynikające z jego godności prawo do tego, żeby robić coś, co jest obiektywnie, moralnie złe. To prawo oznacza, że człowiek, który na przykład rozpoznał swoim rozumem, uznał za słuszne, aby odnowić kult Asztery i prowadzić prostytucję świątynną w takich świątyniach Asztery, robi to wszystko na zasadzie dobrowolności, czyli nie ma tam żadnego przymusu, prawo w żaden sposób nie zostaje złamane, to wszystko jest w ramach, w świetle prawa cywilnego. Taki człowiek, zgodnie z deklaracją w Dignitatis Humanae, ma wewnętrzne, wynikające z samej istoty, z samej godności człowieka, prawo do tego, żeby ten nieczysty kult świątynny prowadzić. Jak można to pogodzić z tym, że ten człowiek popełnia w ten sposób grzech ciężki? Jak można to pogodzić z tym, że Pan nasz Jezus Chrystus będzie mógł go za to potępić na sądzie ostatecznym, potępi go za to na sądzie ostatecznym, jeśli się nie nawróci? Jak dokument soborowy może deklarować, że istnieje takie obiektywne prawo wynikające z samej istoty, samej godności człowieka, skoro człowiek za spełnianie tego prawa, wewnętrznego prawa zapisanego w samej naszej godności, może zostać potępiony na wieki.
Oczywiście w żaden sposób nie ratuje Dignitatis Humanae to stwierdzenie, że o ile nie zostanie naruszony sprawiedliwy porządek społeczny. No bo cóż to znaczy? Można to bez wątpienia interpretować w ten sposób, że tak długo jak prawo cywilne nie zostanie naruszone, tak długo jak nie ma jakiegoś wielkiego publicznego zgorszenia. Publiczne zgorszenie to jest kwestia subiektywna, ono raz będzie, raz nie będzie. Świątynia Asztery w Polsce jeszcze by wzbudziła pewnie jakieś poruszenie, ale bez przesady, tak? A już w Niemczech myślę, że nie wzbudzałaby prawie żadnego poruszenia. To znaczy wszystko jest zależne od tego, jakie mamy społeczeństwo, jak ono tam czuje. Także to nie jest żaden argument taki bytowy, ontologiczny, moralny. To jest tylko taki listek figowy, takie zabezpieczenie, ale zabezpieczenie nie na poziomie teologicznym, tylko na poziomie takim praktycznym, próba jakiegoś takiego uratowania jakichś resztek przyzwoitości, ale na poziomie zupełnie nieadekwatnym do problemu. Oczywiście obrońcy Dignitatis Humanae powiedzą, że był to czas silnego komunizmu, gdzie chodziło o to, żeby zadekretować, powtórzyć, że każdy człowiek ma prawo do praktykowania religii. Natomiast to zupełnie nie jest adekwatne. To znaczy upominanie się o to, że państwo nie ma prawa prześladować Kościoła, w ogóle nie ma nic wspólnego z deklaracją o tym, że człowiek ma wewnętrzne, wynikające z samej jego godności, prawo do tego, żeby robić to, co jego sumienie uznaje za słuszne, niezależnie od tego, co to by nie było. To jest zupełnie co innego. I to, jeśli mówilibyśmy o tym, że tutaj chodzi o takie przypomnienie, to nie tylko byłby to strzał z armaty do komara i w ogóle nie bagatelizuje problemu komunizmu i tego, jak komunizm Kościół traktował, tylko chodzi o to, że problem ten był poważny, ale zastosowane środki są zupełnie nieadekwatne. Może porównanie komar i armata byłoby niewłaściwe, to byłoby raczej jakby człowiek, chcąc skosić trawnik, zaczął to robić na przykład swoim smartfonem. Każde źdźbło bierze i próbuje je skosić swoim smartfonem. To znaczy w jakimś stopniu to się uda zrobić, natomiast jest to zupełnie nieadekwatny środek do celu, który próbujemy osiągnąć. Czyli nie ma potrzeby, żeby upominać się o to, że nie wolno prześladować Kościoła, że należy się Kościołowi wolność. Do tego nie jest potrzebne, żeby deklarować coś tak bardzo ogólnego, no i przede wszystkim coś nieprawdziwego. Bowiem nie ma czegoś takiego jak wolność religijna, w tym sensie wynikająca z samej godności ludzkiej. Nie ma takiej wolności, która byłaby wynikała z naszej godności i która oznaczałaby, że człowiek ma prawo, wewnętrzne prawo do tego, żeby podążać po prostu za tym, co rozpoznał jako prawdziwe. Człowiek, który jest w błędzie, nie ma wewnętrznie prawa podążać za tym swoim błędem. On ma taką możliwość. I jeśli błąd jest nie do pokonania, faktycznie może tak być, że on z czystym sumieniem będzie to robił, że on nie popełnia grzechu. Ale mimo wszystko nie można mówić o tym, że to jest jego prawo. Dlaczego? Dlatego, że on obiektywnie, moralnie robi coś złego. Coś, za co Pan Bóg będzie mógł go ostatecznie potępić, jeśli on tej drogi nie porzuci. Mamy tutaj do czynienia z pomieszaniem różnych płaszczyzn. Sobór Watykański II mówi o rozwiązaniach praktycznych, czyli o tym, że to państwo nie powinno utrudniać ludziom praktykowania religii i ustanawia do tego właśnie nowe zupełnie prawo, niezgodne z tym, co Kościół nauczał wcześniej. Przypominam sylabus błędów Piusa IX. A więc może jeszcze raz, jak jest naprawdę. Człowiek ma ścisły obowiązek poszukiwać prawdy, według tej prawdy ułożyć swoje życie. Człowiek nie ma prawa od tak po prostu podążać za jakimś błędem, działać zgodnie z jakimś błędnym przekonaniem. Ten błąd wprawdzie może
w konkretnych sytuacjach usprawiedliwić tego człowieka, to znaczy sprawić, że nie ma on winy moralnej, jeśli ten błąd jest niezawiniony, jeśli on szczerze tej prawdy szuka, nie udaje mu się jej znaleźć i to doprowadza go do jakiegoś błędu, może być usprawiedliwiony moralnie, ale nie można powiedzieć, że sama godność osoby ludzkiej daje mu prawo, żeby za tym błędem podążał. Nie można tak powiedzieć, bo z objawienia doskonale wiemy, że człowiek, który za takim błędem podąża, jeśli nie porzuci tego błędu, jeśli szczerze nie szuka prawdy, nie jest gotów tego błędu porzucić, zbawienia dostąpić nie może. Natomiast przyjęcie na poziomie zasady, że człowiek nie ma prawa podążać za błędem, nie oznacza z automatu, że nie ma czegoś takiego jak tolerancja religijna. Tolerancja religijna jest czymś bardzo tradycyjnie katolickim, w przeciwieństwie do pojęcia wolności religijnej. A więc na poziomie zasad człowiek ma ścisły obowiązek prawdy szukać, za prawdą podążyć. Natomiast teraz na poziomie praktycznego prawodawstwa, tego jak państwo powinno odnosić się do różnego rodzaju wyznań i tak dalej, tutaj mamy do czynienia z pewną tolerancją religijną, która wynika z prawdziwej miłości bliźniego, która pragnie do zbawienia również, czy przede wszystkim do zbawienia doprowadzić i roztropności. Miłość bliźniego, roztropność, ona prowadzi do pewnej tolerancji, która może przybierać różne formy, zależnie od tego, jaka jest konkretna sytuacja. I to jest temat na zupełnie osobną rozmowę, na zupełnie osobne rozważania, w zasadzie na osobne doktoraty, jak w konkretnych sytuacjach praktycznie to najlepiej rozwiązać, tak żeby faktycznie było to rozwiązanie dobre. Ale to rozwiązanie, te praktyczne pytania nie powinny być mieszane z tym poziomem tych zasad, na zasadzie, że o, no właśnie, trzeba, mamy jakieś społeczeństwo mieszane, trzeba jakiejś tolerancji religijnej, no to dlatego my deklarujemy, że teraz człowiek, każdy na poziomie już samej godności człowieka ma ścisłe prawo praktykować jakąkolwiek religię tylko chce, jeśli uzna ją za słuszną. To prawo jest ewidentnie niezgodne z tradycyjną nauką Kościoła, to prawo jest ewidentnie niezgodne z nauczaniem Pana Jezusa, to prawo jest po prostu fałszywe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.